A naszym gościem zgodnie z zapowiedzią jest wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Doktor Paweł Jabłoński. Nie, nie. Prosty magistr. Prosty magistr. To jak... Wczoraj mieliśmy bardzo ciekawą spotkanie, szczyt prezydentów Polski, Litwy i Ukrainy. No, każdy, kto czytał historię Polski, wie, że to jest jakiś powrót do współdziałania krajów, które leżą na terytorium Rzeczpospolitej. Kontekstem tego spotkania jest rosyjskie ultimatum, które skierowała Rosja do, i tu dziwne, do amerykańskiego prezydenta Joe Bidena, i Rosja domaga się powrotu do sytuacji sprzed 1997 roku, jak pan to rozumie? No, zacznijmy od tego, że to nie byłbym ostrożny w nazywaniu czy Litwy, czy Ukrainy krajami, które leżą na terytorium Rzeczypospolitej, na terytorium, które dawniej należało do pierwszej Rzeczypospolitej, rzeczywiście ja, to był skrót historyczne. Tak, tak. Tutaj trzeba być ostrożnym, także tak. Dlatego, że właśnie propaganda rosyjska usiłuje wykorzystywać różne, bardzo często marginalne ruchy w poszczególnych krajach, które no, zmierzają do tego, żeby nasze granice gdzieś kwestionować czy podważać i pokazywać, że właśnie jest potężny problem terytorialny między Polską a Ukrainą, także czasem między Polską a Litwą, między Polską a Białorusią. No, w rzeczywistości oczywiście jest to kompletna fikcja. Rosja próbuje tego rodzaju działania podejmować, dlatego że ona chciałaby wrócić, myślę, nie tyle do sytuacji sprzed 1997 roku, co tak naprawdę do sytuacji sprzed 1989 roku. Putin otwarcie mówił wielokrotnie, że uważa rozpad ZSRR za największą katastrofę w historii, a przynajmniej w historii XX wieku. Sam wielokrotnie odwołuje się w swych wypowiedziach, także w całym sztafażu, który otacza jego prezydenturę, do tej narracji Rosji jako centrum świata wschodniego, tego trzeciego Rzymu, można powiedzieć, ale on to rozumie w sposób dużo bardziej sekularny, w sposób po prostu panowania politycznego i militarnego nad wschodem, tymi strefami wpływów wyznaczonymi jeszcze w Jałcie. I to jest to, do czego Rosja dąży. Do tego, żeby swoje strefy wpływów utrzymywać i w miarę możliwości rozszerzać. Te ultimata, które są stawiane regularnie, to z zeszłego tygodnia jest tak naprawdę kolejnym z całej serii, pokazują, że Rosja absolutnie nie wyzbywa się ambicji o charakterze imperialnym, o charakterze sprzecznym z prawem międzynarodowym. Chce narzucać innym państwom to, jak ma wyglądać ich polityka wewnętrzna, robić to metodą zarówno polityczną, jak i militarną, więc no, tak naprawdę dziś mamy do czynienia po prostu z potwierdzeniem tego, o czym my w Europie Środkowej wiemy doskonale, że Rosja jest państwem, które działa po prostu agresywnie. No w tej projekcji, tej wizji, to Rosja jest krajem równym Stanom Zjednoczonym. Nie ma Chin, nie ma Indii, Japonii, nie istnieje Korea Południowa, tylko te właśnie dwa wielkie bloki, które tutaj zarządzają. No stąd propozycja wycofania wojsk amerykańskich z między innymi Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Stąd propozycja nierozmieszczania dodatkowej broni na naszym terenie, amerykańskich systemów rakietowych i tak dalej. Kierowana nie do nas, nie do Wilna, a do Waszyngtonu. Jakby bez pojęcia o tym, że NATO to jest system partnerski i tutaj się nic nie dzieje bez porozumienia. No więc rzeczywiście Rosja stara się dzisiaj, to co Putin robi, to tak naprawdę właśnie jest próba doprowadzenia do sytuacji, która dla Związku Radzieckiego i dla Rosji także teoretycznie dzisiaj, ale dla Związku Radzieckiego była bardzo wygodna, dla Rosji też była bardzo wygodna, rozmawiania tylko i wyłącznie z jednym partnerem, czy też przeciwnikiem, ale z jednym podmiotem międzynarodowym, czyli ze Stanami Zjednoczonymi, i traktowanie pozostałych państw jako państw drugiej kategorii. Zarówno jeśli chodzi o drugiej kategorii członkostwo w NATO, jak i w ogóle obecność w stosunkach międzynarodowych. Rosja oczywiście robi to także, to co robi Putin, to ma bardzo silne motywacje wewnętrzne, bo realny układ sił jest dzisiaj taki, że Rosja, jeśli chodzi o swoją pozycję ekonomiczną, także sytuację wewnętrzną, jest na znacznie gorszej pozycji niż jeszcze kilkanaście lat temu, więc to jest próba tworzenia takiej protezy mocarstwowości, także na potrzeby wewnętrznej propagandy, pokazywanie własnym obywatelom. Może wam się żyje nie najlepiej, może chcielibyście, żeby w sumie mieć więcej pieniędzy, żyć w lepszych warunkach, ale za to, że tak jest, jak jest, nie odpowiadamy my, nie odpowiada oligarchia rosyjska, nie odpowiada aparat post-KGB-owski, który okradł po prostu własnych obywateli, tylko odpowiada wróg zewnętrzny, Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Polska i inne kraje, które
które przeciwko Rosji się wypowiadają. To jest propaganda Putina. Jak o tym jest? Putin mówi i to tak naprawdę ma cel konsolidowania jego władzy, bo ten cel wewnętrzny jest dla niego znacznie ważniejszy. On się też boi, że jeśli nie utrzyma państwa pod butem, to może zostać obalony, bo nie tacy dyktatorzy byli obalani. I to jest ten przykład Ukrainy jako kraju rosyjskojęzycznego, w którym panuje demokracja, w którym nie wiadomo, kto wygra wybory, w którym jest wolna prasa, można wszystko napisać, wszystko powiedzieć, wszystko trafi do przestrzeni publicznej. On przeszkadza dzisiejszym władzom Kremla? No, z całą pewnością władzom na Kremlu przeszkadza każdy głos i każda informacja, która się przedostaje do opinii publicznej, która podważa te właśnie mocarstwowe wizje Putina, która konfrontuje z rzeczywistością, konfrontuje z faktami to, co mówi przywódca Rosji. Jeżeli mamy do czynienia z nieustannymi próbami kreowania tych fałszywych opowieści o tym, jak to właśnie czy Polska, czy inne kraje Unii Europejskiej usiłują Rosję okrążać, usiłują Rosję atakować, że Rosja się w zasadzie cały czas non-stop broni. No przecież fakty są tutaj zabójcze dla Putina. Jak spojrzymy na historię nawet ostatnich kilkunastu lat, ale w ogóle ostatnich kilku dekad, nie było jednej takiej sytuacji, żeby Rosja była ofiarą agresji zewnętrznej. Ani jeden przykład nie istnieje w ostatniej naszej historii. Tymczasem regularnie, co kilka lat, to Rosja jest autorem agresji przeciwko innym państwom. To Rosja jest państwem, które łamie prawo międzynarodowe, które nielegalnie okupuje Krym, nielegalnie wspiera okupację, czy też te marionetkowe państwa nieistniejące, nieuznawane przez nikogo, ale faktycznie okupujące wschodnią Ukrainę, dokonuje zabójstw przeciwników politycznych, albo udanych, albo prób tych zabójstw. A zatem, jeśli patrzymy na to, kto jest dziś agresorem, no to odpowiedź jest oczywista, ale Putin oczywiście usiłuje to zamaskować. Postulat nierozszerzania NATO na kraje byłego Związku Sowieckiego. No, znowu przypomina, że istnieje jakiś konstrukt, który jest byłym Związkiem Sowieckim, mimo że minęło 30 lat od jego rozpadu. No i trafia swym ostrzem bezpośrednio w Ukrainę, co na to Ukraińcy, co usłyszeli od Amerykanów. No dziś jesteśmy po szczycie Trójkąta Lubelskiego, który to został zwołany po to, to też jest pokaz tego, jak my nieco przeorientowaliśmy naszą politykę zagraniczną w ostatnich latach, żeby znacznie bardziej podkreślić kwestię współpracy regionalnej. Ten format zainicjowany w poprzednim roku przez Polska, Litwa i Ukraina ma doprowadzić do tego, żeby głos Ukrainy i głos ten, o którym my mówimy zawsze, że Europa Środkowa musi być jednością, zwłaszcza w tej newralgicznej sferze bezpieczeństwa, żeby to wybrzmiało lepiej, zwłaszcza w sytuacji, gdy jesteśmy świadkami tego, że Stany Zjednoczone znacznie bardziej skupiają się dzisiaj na swojej rywalizacji z Chinami. To próbuje wykorzystać Rosja, dlatego właśnie Rosja stawia kolejne żądania, eskaluje te żądania, bo zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli ktoś skupia się na innym obszarze swojej aktywności międzynarodowej, to z konieczności nie jest w stanie poświęcić tak dużych zasobów, choćby czasu, nawet nie mówiąc o innych środkach, na to, żeby zajmować się sytuacją w Europie Środkowej. Rosja próbuje to wykorzystać, dlatego tak ważne jest to, żebyśmy sami jako państwo Europy Środkowej prowadzili również aktywną politykę. I tego przejawem jest Trójkąt Lubelski, wczoraj szczyt prezydentów Andrzeja Dudy, Gitana Osedy i Władimira Zelańskiego. Także inny niezwykle ważny format w ramach NATO, czyli bukaresztańska dziewiątka, państwa naszej części Europy, które doskonale rozumieją te zagrożenia i które tak naprawdę dzisiaj są najaktywniejszym głosem w NATO, najaktywniejszym głosem domagającym się tego, żeby NATO stanowiło realny sojusz i podejmowało działania, które będą odstraszały, odwodziły Władimira Putina od eskalacji i zmuszały go do tego, żeby się z tych działań, które podjął, wycofał. Więc kolejne sankcje, kolejna dalsza presja międzynarodowa, konsekwencja. To jest najważniejsze. Konsekwencja jest czymś absolutnie kluczowym, bo tylko taki język Putin rozumie. No tak, warto jeszcze wspomnieć, że sami Rosjanie nie są za bardzo zachwyceni perspektywą jakiejś kolejnej wojny, tego, by ich dzieci szły podbijać Ukrainę. No po co, tak? To nie jest nic, co ich specjalnie tutaj cieszy. No ale to jest zjawisko znane też z historii, że państwa przeżywające kryzysy wewnętrzne, Rosja niewątpliwie taki kryzys przeżywa,
często decydują się na eskalację konfliktów zewnętrznych po to także, żeby odwrócić uwagę własnego społeczeństwa, bo wtedy przerzucenie uwagi na wroga zewnętrznego powoduje konsolidację społeczeństwa wokół władzy. To jest zjawisko opisane wielokrotnie i zjawisko, którego wielokrotnie w historii różne państwa doświadczyły. Dlatego też nie należy się dziwić, że Rosja, że Putin takie rzeczy robi. Na antenie Echa Moskwy jest takie radio rosyjskie, bardzo znane, Gleb Pawłowski, też wybitny politolog, powiedział, że jeśli będzie to wojna, to będzie to ostatnia wojna Putina. Zobaczymy. My spójrzmy na tą agresję rosyjską, która jest na całą Unię Europejską pod kątem Francji. No, niedawno, dosłownie nie wiem, 2 tygodnie temu okazało się, że były kandydat na prezydenta tego kraju, pan François Fillon, jest teraz obywatelem Fillon, który pracuje w rosyjskiej firmie Zarubież Nieft. No i pytanie, czy dostał tą prasę jako człowiek, który zna doskonale Francję, czy też już wcześniej jakby się do tej pracy przygotowywał przez lata, pracując na rzecz rosyjskich firm. Korupcja, którą Rosjanie rozwinęli na Zachodzie, to jest w ogóle coś niebywałego. Ale no to nie jest jeden taki przypadek, bo mieliśmy w przeszłości już kilku innych polityków, którzy zaczynają się od Schrödera, także była minister spraw zagranicznych Austrii. No mamy do czynienia z bardzo szeroko zakrojonym lobbyingiem Rosji. My to słyszymy też rozmawiając z partnerami na Zachodzie wielokrotnie, że z Rosją to trzeba jakoś się dogadać, jakiś znaleźć modus vivendi, jakoś znajdować miejsca, gdzie da się współpracować. No. No, oczywiście my też byśmy bardzo chcieli, żeby tak było. Ja nie jeśli tak bez Rosja, no więc tu się pojawia pytanie. I tu warto naprawdę bardzo uważnie słuchać tego, co mówią ważni politycy czy urzędnicy, na przykład Komisji Europejskiej, bo jeżeli dzisiaj w dobie na przykład tego potężnego kryzysu energetycznego słyszymy z ust Fransa Timmermansa, komisarza odpowiedzialnego za klimat, że to Gazprom w ogóle nie jest winny tym rosnącym cenom. Kiedy dowody i fakty są w zasadzie oczywiste, wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że Gazprom wstrzymuje kolejne dostawy, co przekłada się na wzrost cen. No więc jeżeli ktoś coś takiego mówi, no to albo może robi to nieświadomie, a może robi to dlatego, że za kilka lat będzie chciał się znaleźć również w tego typu spółce. Mhm. Trudno mi powiedzieć w tej chwili, bo to motywacje mogą być różne, ale trzeba na to uważać. Warto wspomnieć fakty. Algieria i Norwegia tylko w tym roku zwiększyły swoje dostawy gazu do zachodniej Europy o 25%, podczas gdy Rosja o połowę te swoje dostawy zmniejszyła. I to jest też bardzo ważne, żeby poszukiwać alternatywnych źródeł. My to bardzo intensywnie robimy od kilku lat. To, co dzieje się na, zarówno jeśli chodzi o budowę, rozbudowę gazoportu, import gazu płynnego, import gazu z Kataru i z innych kierunków, także budowa Baltic Pipe, który w przyszłym roku powinien zapewnić nam dodatkowe źródło energii i też zdywersyfikować te dostawy. Nasze bezpieczeństwo energetyczne to jest absolutnie kluczowy priorytet. Ja bardzo żałuję, że to się dzieje tak późno, że dopiero tak naprawdę od 2015 roku, może tam kilka lat wcześniej się te działania zaczęły, ale też nie na taką skalę, jak powinny. Ale one powinny były mieć miejsce już 2 dekady temu. Wtedy pamiętamy, że kontrakt norweski został zablokowany przez rząd SLD. Były takie sytuacje. W pierwszych 2 tygodniach. Oni przyszli do władzy i na dzień dobry zakończyli kontrakt norweski. Jak słyszymy dzisiaj z ust tych samych polityków, którzy wtedy te decyzje podejmowali, że dzisiaj decyzje dotyczące energii powinny być podejmowane inaczej, to tak naprawdę to im należałoby zadać pytanie, dlaczego sami te decyzje wówczas zablokowali. François Fillon, pracownikiem Zarubież Neft, a Emmanuel Macron, który też szedł do władzy z takim niechęcią do energii atomowej, z chęcią jednak dogadania się z Rosją. Nagle się okazało, że w Mali, Republice Środkowej Afryki, gdzie są potężne interesy finansowe Francji, gospodarcze, rządzą Wagnerowcy wysłani tam przez Rosję i tutaj rozumiem, że nasza ekspertyza i pomoc jest dla Francji ważna. Jeśli chodzi o Sahel, to w ogóle jest niezwykle istotny region, choć on jest geograficznie odległy od nas. Natomiast z punktu widzenia globalnego bezpieczeństwa, także tego, że to jest miejsce, z którego pochodzą, które jest źródłem bardzo różnych negatywnych dla Europy zjawisk, takich jak niekontrolowana, nielegalna migracja, terroryzm, destabilizacja w ogóle porządku w Afryce Północnej, no i w konsekwencji także w basenie Morza Śródziemnego i w Europie. To jest bardzo ważne i my staramy się wspierać naszych sojuszników
sojuszników, choć dla nas to jest region dużo bardziej odległy, to rozumiemy ten geopolityczny interes bezpieczeństwa. I sam fakt, że grupa Wagnera, czy też inne tego typu firmy rosyjskie są aktywne w tych rejonach, pokazuje, że Rosja tak naprawdę swoimi działaniami aktywnymi łamie prawo międzynarodowe nie tylko w najbliższym sąsiedztwie, ale także w innych częściach świata, chcąc doprowadzić do tego, żeby ta destabilizacja postępowała. Bo Rosja po prostu gra na destabilizację, gra na obniżanie poziomu bezpieczeństwa, bo widzi w tym swój interes. No, często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że kraje frankofońskie to takie kraje, gdzie po francusku dogadamy się z każdym, z taksówkarzem, z kierowcą, ze śmieciarzem. Każdy tam zna, mówi po francusku, czyta francuskie gazety i nagle w tym miejscu są Rosjanie. Dla nas też chciałem pana zapytać o taki zwrot polityczny w ciągu ostatnich tygodni, mianowicie nagle Polska i Francja stają się sojusznikami na wielu polach. Jakie to są pola, gdzie te nasze interesy są wspólne? My tych wspólnych interesów mamy bardzo dużo i potencjalnie możemy ten sojusz znacznie bardziej zacieśnić. To w ogromnym stopniu zależy też od decyzji politycznej podjętej we Francji, także tej, którą podejmą Francuzi na wiosnę przyszłego roku, decydując o tym, kto będzie prezydentem w następną kadencję, bo te wybory prezydenckie bardzo dużo zdecydują. Pan sądzi, że te decyzje strategiczne, które podejmuje państwo francuskie, zależą od osobistej obsady Pałacu Elizejskiego? Z pewnością mają to wpływ, bo zawsze jest tak, że w zależności od tego, kto decyduje, te decyzje mogą się od siebie różnić. Natomiast z całą pewnością pewne elementy pozostają wspólne. Zarówno dla prezydenta Macrona, jak i dla pretendentów do opozycji, do prezydentury, czy to Marine Le Pen, czy Erika Zemura, czy pani Pécresse, czy pozostałych kandydatów, których też jest multum, a którzy jednak, bo myślę, że to jest domena państw dojrzałych, kierują się przede wszystkim interesem swojego państwa, swojego kraju. Jeśli chodzi o interes gospodarczy, o współpracę, to mamy naprawdę bardzo dużo punktów wspólnych, zwłaszcza w energetyce. To jest niezwykle kluczowy dziś temat, obecność choćby energetyki atomowej w tak zwanej taksonomii, czyli w tym mechanizmie, który pozwala na wsparcie dla tych bloków energetycznych z budżetu unijnego, mówiąc tak najbardziej upraszczając, o to mniej więcej tutaj chodzi. Tutaj Polska i Francja stoją po tej samej stronie. Niemcy, Luksemburg i Austria po zupełnie innej. Tak, na ostatnim szczycie tak. Nie udało się tego przeprowadzić, ale z drugiej strony nie udało się też tamtej stronie przeprowadzić wykluczenia, więc ciągle piłka jest w grze. Jest potężne lobby antyatomowe. Widzimy też rosnące to lobby antyatomowe w Polsce. Niestety te zjawiska narastają. To są potężne środki kierowane też do różnego rodzaju organizacji pozarządowych, także przez firmy energetyczne, te niemieckie przede wszystkim, ale także inne, które po prostu postanowiły zainwestować wyłącznie w odnawialne źródła energii i chcą atom wyeliminować, bo widzą w tym po prostu dla siebie biznes. A żeby nie mówić o tym tak wprost, że to jest biznes, to używają bardzo wzniosłych opowieści o ratowaniu klimatu. No, tak naprawdę jedyną zeroemisyjną technologią stabilną jest atom i o tym trzeba też pamiętać. Na 30 sekund chciałem pana jedno pytanie zadać. Mianowicie, jeżeli chodzi o Francję, to pojawiły się takie zarzuty ze strony opozycji, że no tu z jednej strony się dogadujemy z panem Macronem, a przyjmujemy u nas z honorami jego największą rywalkę, panią Le Pen. No i jak to w ogóle możliwe? Obraziliśmy Macrona, rozmawiając z panią Le Pen. Tak to działa w polityce zagranicznej? Jeśli ktoś tak mówi, to właśnie znaczy, że nie wie, jakie są realia. Przed wyborami w Niemczech my też spotykaliśmy się ze wszystkimi kandydatami, ze wszystkimi liderami partii, kandydatami na kanclerza, czy to z obecnym kanclerzem Scholzem, z panią Baerbock, która jest dzisiaj ministrem spraw zagranicznych, także z pozostałymi kandydatami. We Francji będziemy robić to samo. Staramy się rozmawiać z każdą siłą polityczną, która może mieć znaczenie, bo to jest odpowiedzialna polityka. Rozmawiać z każdym. Ale takie przedszkolne rozumienie polityki zagranicznej, że tu można obrazić jeden kraj, bo się rozmawia z jego wybitnym politykiem, który jest akurat w opozycji. Bardzo ciekawe. No, to każdy sobie sam wystawia oceny, znaczy ocenią to wyborcy, jak to podchodzi do prowadzenia polityki zagranicznej. Rozmawiać trzeba z każdym, zwłaszcza z politykami, którzy po prostu mogą Francją rządzić. Co powiedział Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. I życzymy wszystkiego najlepszego święta Bożego Narodzenia. Niewiele jest anten, gdzie takie właśnie życzenia można swobodnie
wypowiedzieć. To korzystając z tej możliwości, wszystkiego dobrego, zdrowych, spokojnych, błogosławionych świąt, wszystkiego dobrego w nowym roku. Żebyśmy zajmowali się wszystkim, ale nie polityką zagraniczną przez te kilka dni. Panie ministrze, dziękujemy. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam na kolejną rozmowę, a przed nami potrójne espresso. I dzisiaj politycy Piotr Uściński, wiceminister rozwoju i technologii Prawo i Sprawiedliwość oraz Dariusz Kurzawa, Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe.